Witam, moje nazwisko Kozłowski Wiesław. Nagrywam film kolejny o Głagolicy. Teraz będę nagrywał ich więcej. Nie wiem, czy zdążę wydać książkę na PDF-ie, tak jak obiecałem, za darmo, bo pojawiły się pewne problemy. Najpierw miałem groźby pobicia, wcześniej groźby śmierci. Pobicia miałem teraz od antysystemowców. No a teraz znowu się pojawił tak zwany Lax Fat. Sebastian Nadolski, w którym byłem razem w zespole parlamentarnym. No i miałem pretensje, że nie nagłaśniał. No i teraz napisałem w komentarzu o tym, w odpowiedzi na komentarz. No i teraz mnie straszy sądami. No uważam, że to jest przez to, że zacząłem mówić o wolnej energii, o Głagolicy, no i ujawniam pewne rzeczy. No i 2 tygodnie temu zdecydowałem się na bardziej, mocniejsze pokazywanie o masonerii. No i pokazałem zamek, miejsce spotkań masonerii. No dużo zapowiedziałem, że będę pokazywał jeszcze grubsze rzeczy. No i chyba chodzi o to, że masoneria się wkurzyła za film o Pawle Ślizie, bo w drugiej części, znaczy po godzinie tego filmu zaczynam mówić o senatorze Kogucie, no i poruszam wątek smoleński, no i tak jakby sugeruję w tym filmie pewną rzecz. No i myślę, że to jest bardzo gruby temat, no ja uważam, że ta osoba, ten antysystemowiec, z którym mi groził pobiciem, no i ten Lax Fat, który nie chciał nagłaśniać tematu o grupie przestępczej, a przecież niby walczy tak samo z systemem, no to po prostu, to nie jest tak, że, no myślę, że są pod kontrolą systemu i to ta sytuacja pokazuje, znaczy masonerii, no bo ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby donieść na kogoś. No dostałem groźby, jakbyście widzieli tego SMS-a, to poważne groźby pobicia i ten. Jeszcze jak zobaczyłem dzisiaj te komentarze, jakże dobrze zrobiłeś, goń takie dziadostwo, chodziło o mnie. No po prostu pomyślałem sobie, że no naprawdę w dziwnym świecie żyjemy. W 2020 roku, 13 lutego, byliśmy w Sejmie, mieliśmy coś zmienić. Właśnie z Sebastianem Nadolskim, z osobą, która mi grozi, drugą taką. Nie będę na razie wymieniał, bo to też chodzi o to, że mi się wydaje, że chcą zrobić ze mnie konfidenta. Może to jest prowokacja po to, żeby po prostu, żebym ja poszedł na prokuraturę i z tymi groźbami pobicia po prostu od tej osoby, która jest naprawdę bardzo znana w środowisku antysystemowym. No dobra, teraz miał być filmik o Głagolicy. Jestem na Biskupiej, miejscu, gdzie no, spędziłem duży czas życia, praktycznie od urodzenia się urodziłem, znaczy mieszkałem tutaj, mieszkałem. Tutaj w 1390 było centrum utworzone przez królową Jadwigę, Centrum Głagolicy i Obrządku Słowiańskiego, to można sprawdzić. Zresztą ulica Biskupia, która jeszcze przetrwała, masoneria krakowska walczy o to, żeby zamienić tą ulicę. Mówię o tym, już zrobiłem wstępnie filmik, zatytułowany jest Bitwa pod Grunwaldem a Głagolica, coś takiego znajdziecie na moim kanale Przebudzenie Słowian i Powstanie z Kolan. No i tu jest
ulica Biskupia to właśnie się dlatego Biskupia chodzi o to, że tutaj mieszkali właśnie biskupi sprowadzeni z Czech głównie, bo tam z Pragi, bo tam wcześniej była centrum głagolicowe, które przeniesiono tutaj. Tutaj jest ławka i ławka jest w kształcie przemiany. To jest, wszystkie bukwy są ważne, to jest znak akurat przemiany, tak zwany tytlo, ale też przemiana duchowa, to jest bardzo ważne. I dlaczego postawiono w kształcie głagolicy, znaku głagolicy, i to tak ważnego w tym miejscu, czemu masoneria tu postawiła tą ławkę? Nie wiem, no po prostu albo żeby nam pokazać właśnie, że muszą pokazywać, albo to, że, bo tam chodziło też, ta ławka kosztowała 220 tysięcy złotych, no to musiał być skomplikowany kształt, żeby obronić to, że niby wydano na tą ławkę 220 tysięcy, że tak naprawdę tyle ta ławka kosztowała. No i też może być coś takiego, że po prostu Bóg nad tym czuwał i po prostu gościu zlecili to jakiś, żeby zrobił skomplikowany kształt i po prostu ten architekt, ktoś, kto planował ten rysunek techniczny tej ławki, zrobił akurat tytlo. No nie wiem, w każdym razie tutaj jest ta ławka. Ja będę teraz, to jest taki filmik spontaniczny i też reakcja moja na to, no bo to nie jest tak, że ja się boję, ale po prostu bardziej mi o to chodzi, że chciałbym coś zmienić w Polsce i po prostu może bardziej się boję tego, że nie sprostam zadaniu i masoneria wygra i Polska nie będzie wolna. Ale czuwam, myślę, że Bóg do tego z jakiegoś powodu dopuścił. Środowisko antysystemowe zostawiło mnie, nie pomagało nagłośnić grupę przestępczą w Krakowie, a przecież było w ich interesie. A teraz po prostu jedna z osób, która nie nagłaśniała na Dolski, zaatakowała mnie i założyła sprawę. No i rzekomo ja ją zaatakowałem pierwszy, odpowiadając gościowi, który mi zaproponował, żebym się zgłosił, że ja po prostu już się zgłosiłem kiedyś do niego i on nie chce tego celowo nagłaśniać. No i powiedziałem o czymś, co powiedział mi Daniel Kublik. Czy by sobie to Daniel Kublik wymyślił? Zobaczymy. No, jeśli mi założy tą sprawę ten gościu, no to po prostu myślę, że to wyjdzie. Że to się wszystko wyjdzie, czy Daniel Kublik miał rację, czy sobie to wymyślił, a ja to powtórzyłem. No myślę, że nie wymyślił sobie. No i teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chciał nikt z antysystemu nagłaśniać, a teraz wyjdzie tak, że no myślę, ja wiele ludziom pomogłem też i myślę, że tutaj wyjdzie burza trochę. No bo jeśli mnie antysystemowiec będzie chciał zamknąć, no to myślę, że to się nagłośni. To już masoneria tego nie opinuje. Myślę, że ludzie, no zdziwię się, jak to po cichu mnie zamkną. Raczej tak nie będzie. Ludzie się po prostu o tym dowiedzą. No ja mówię, ja powiedziałem. Ja poczułem 2 tygodnie temu, że po prostu czas uświadamiać ludzi o masonerii i że trzeba pokazać grube rzeczy. No i pokazałem ten zamek ukryty w lesie, a później te nagrania o Pawle Ślizie, no i też o tym Smoleńsku, zamach smoleński, a masoneria właśnie w tym filmie. No i też nagrałem ten film o Wawelu, że niby, tylko że tam jest dużo wolnej energii,
o zdrowiu. I no myślę, że no spodziewałem się, że będzie efekt taki, że no będzie masoneria chciała się pozbyć mnie, no bo chodzi o to, żeby zlikwidować mi stronę i zamknąć usta, tak? Dobrze. To tak wstępnie, to bardziej taki wyjaśniający film. I tyle. No i teraz będę pokazywał głagolicę, no bo gdyby faktycznie Bóg dopuścił do czegoś, że ja bym chciał, żeby ludzie zaczęli pisać tą głagolicą i po prostu pokażę pewne rzeczy. No i chcę nagrać kilka filmów o tym właśnie, że o naszej, to co wspominałem w filmie o Zamek na Wawelu, o elektryczności człowieka, czyli te jony ujemne, że to jest nasze środowisko. Jest takie na przykład testy na pH, czyli kwasowość i zasadowość, czyli to można też myśleć, że to jest właśnie jony dodatnie, to jest kwasowość, czyli to co nam szkodzi, a jony ujemne to zasadowość. No i myślę, że widzicie, świat tak naprawdę jest bardzo prosty. Moglibyśmy w ogóle nie chorować. Wystarczy, żebyśmy mieli wiedzę. No i to wszystko o tą chodzi wiedzę. To nie chodzi o jakiegoś Nadolskiego. To nie chodzi o jakiś, że coś tam napisałem czy coś. Chodzi o to, że masoneria nie chce, żeby ujawniać masonerię i po prostu i też właśnie przekazywać wiedzę. No bo tu chodzi o to, no zrozumcie, no pokazałem o selwicie, o szczepiące selwicie, zacząłem gadać, zacząłem mówić o elektryczności człowieka, o potopie z 1813 roku, o wolnych energiach, gdzie rotundy ściągały energię z nieba. No to już są grube tematy, a pomyślcie sobie, na czym zarabia masoneria. Na chorobach, czyli medycyna, na krzywdzie dzieci, czyli patologia w sądach, przemysł okołorozwodowy. No i to jest... Nie mogę stracić tego biznesu. Powiem teraz właśnie takie coś. Kiedyś z holenderskich linii lotniczych zginął, znaczy rozbił się, była katastrofa samolotu z Malezji. No i zginęło tam, wszyscy zginęli. To było niewyjaśnione. No i kiedyś czytałem właśnie, że był tam wątek taki, że podobno trzech naukowców chciał ogłosić lek na raka. I nie wiem, ile to jest prawdy, ale po prostu jeśli się mówi o masonerii, pokazuje się ich kryjówki, jeśli się ujawnia, pokazuje się ich symbolikę, mówi się o rzeczach takich jak zamek w Smoleńsku pod kątem masonerii, pokazuje się dowody na grupę przestępczą i Nadolski tego nie nagłaśnia, a później zakłada mi sprawę, no to ja myślę, że to po prostu ktoś mu to kazał. Masoneria sobie nie może poradzić sama, no to kogoś. No dobra, ja będę pokazywał pewne rzeczy. Dbajcie o siebie. Mówię, można w ogóle nie chorować. Nie wiem, czy ja to zdążę wszystko wytłumaczyć, bo myślę, że coś się stanie, ale nie wiem jeszcze, jak to się rozegra. No wierzę, że wiem, że muszę ujawniać teraz na maksa wszystko już i przekazywać tą wiedzę. Co z tego będzie, zobaczymy. Dobra, na razie tyle.